Cześć moi drodzy, witam wszystkich serdecznie w nowym roku 2022. Takim marzeniem do końca mojego starego roku było takie, żeby osiągnąć 1000 subów. Niestety nie było 1000 subów z końcem roku, ale w nowym roku, jak włączyłem YouTube'a, byłem szczerze zadziwiony, bo miałem równe 1000 subów na kanale, z czego bardzo się cieszymy, to znaczy ja i Kevin. Moi kochani, dzięki wszystkim za suby, dzięki Wam ten kanał będzie żył i dzięki Wam będziemy mogli w dalszym ciągu ten kanał prowadzić. Z tego co widzę, film z jawką, z Mustangiem osiągnął takie wyświetlenia, że naprawdę przeszło to moje wszelkie oczekiwania. Powiem Wam szczerze, to jest film, którego jeszcze nie publikowałem, a nagrywałem go w tamtym roku, na początku tamtego roku. I powiem szczerze, że ten film przeszedł moje najwszelsze oczekiwania. I tak go z dupy nagrałem. Jak widzicie, nagrałem go, jest nagrany, coś tam tłumaczę, ale wahałem się przed tym, żeby go opublikować, bo myślałem, że nie będzie zainteresowania. Ale jak widzę, zainteresowanie starymi pojazdami dawnymi jest bardzo, bardzo duże, ponieważ 26 tysięcy wyświetleń przez 6 dni to jest bardzo dużo. Przez jeden dzień miałem już 15 tysięcy wyświetleń, także jestem w głębokim szoku, za co Wam bardzo dziękuję, bo Wy widzowie jesteście odpowiedzialni za to, może nie odpowiedzialni, ale przysługujecie się do tego, że ten kanał ma sens istnienia, jak wiele innych kanałów o różnych innych tematykach, które możemy w internecie, na YouTubie znaleźć. Więc bardzo jeszcze raz Wam chciałem podziękować za subskrypcję i za wyświetlenia tego filmu. Myślę, że ten film się wielu osobom przyda. A jeśli się przyda, to proszę pisać w komentarzach. Jeśli jesteście, że tak powiem, głodni takiej wiedzy i chcielibyście zobaczyć, jak wyglądają w środku silniki z dawnych motocykli z lat 80., 90., 70., piszcie w komentarzach pod tym filmem, czego byście oczekiwali, czy takie filmy mamy nagrywać. Jeśli tak, to oczywiście będziemy nagrywali filmy. Mamy do naprawy Simpsona, który został kupiony w katalogu Quelle w Niemczech. Jeszcze ma naklejkę z tego katalogu, więc na pewno, jeśli będziecie chcieli, to film nagramy. Będzie tam dosyć sporo pracy, ponieważ też przeprowadzimy kompletny remont silnika w tym Simpsonie. Mamy silnik z MZ-ki do naprawy. No i jeśli będzie okazja, to po prostu będziemy nagrywali filmy z tymi dawnymi motocyklami. Nawet już zrobiłem taką zakładkę w playlistach pojazdy dawne. Także moi drodzy, jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować za te subskrypcje, za wyświetlenia na kanale, za oglądalność filmów. Będziemy się starali jak najwięcej filmów publikować. Musicie zrozumieć, ja nie jestem jakimś amatorem, tylko my pracujemy zawodowo przy tym i nie zawsze jest czas na nagręcenie filmu, ponieważ no, pracy jest na tyle, a do filmu niestety trzeba się przygotować. No, ale niestety, jeśli wybrałem taką formę przekazu mojej wiedzy, to muszę to realizować. Mam nadzieję, że będzie to szło wszystko w dobrą stronę. Moi drodzy, jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowy rok. Dużo szczęścia, pomyślności, byłby lepszy dla wszystkich niż ten stary. No i spełnienia Waszych marzeń. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, lewo w górę.